Hejka wszystkim! Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku z Geek Tech Obsession, co nie? Dzisiaj kontynuujemy i skończyliśmy na tym, że nie uważasz mnie za jakiegoś potwora z nieludzkimi mocami. Ja nie wiem, a co... Czy... No ale ona powinna uważać go za potwora, co nie? Nie. Bo on ma moce. Dlaczego ona go nie uważa? To nie jest logiczne w ogóle. To jak mnie traktujesz sprawia, że czuję się lepiej. Czuję, że nie czuję się wcale inni niż wy. Dobra, no okej. To miłe! Przytulam się, no znowu Jezus. Obejmujemy się ze... No czy ten sam motyw, że oni płaczą ciągle, rozumiesz to? A, czekajcie, bo tu... Zapomniałem o jednym ważnym. Dobra, już wszystko jest okej, okay, I guess. Obejmuję się w zach. Myślę, że nie mógłbym tego zrobić, gdybym nie... Moje moce napełniła mnie uczuciami podobnymi do nienawiści. Do kogo? Może... A, do Moniki. Dobra, okej. Okay. Zrobię wszystko, by nie umożliwić... Monice kontroli nad tym światem. No dobra! Ale ty widziałeś, że ona ci wybaczyła trochę, co nie? No. Dlaczego się o nią martwisz? No dobra, no ona może dalej usunąć. Nie wiem, co mam o tym myśleć, a ty? Ja też. Ja bym nie wiedział, co o tym myśleć, a ty? Ja też. Dobra. Nawet jeżeli zrozumiała swój błąd, nigdy nie mogę mieć pewności. No też, no jednak cofam tam to zdanie, bo wiesz, dobrze on mówi, co nie? Nie. Wciąż jestem zazdrosny i wciąż ma władzę nad tym światem. No to ty przecież jej nie umożliwiasz usuwanie, tak jak ona niby... ma kontrolę, ale ona się jakoś nie może ciebie usunąć, to jest dziwne trochę, co nie? Nie. No ja rozumiem, on ma jakieś supermoce, no ale to nie ma sensu, dlaczego on ma supermoce jakieś? I on wcześniej mówi, pamiętasz, w pierwszym odcinku mówi, że to prawdziwy świat do Moniki, co nie? No właśnie. To jak to w końcu jest? Tu są jakieś wymiary, czy o co tu chodzi? Są dwa różne światy, nie rozumiem, o co tu chodzi. Gdybym mógł jej ją obronić, a po co to jej? Ją chyba tylko obronić. A, żeby przetłumaczyło. Ale to nie my tłumaczyliśmy, to jakiś Segi, wiesz, bo ja tam szukałem i podobno to Segi tłumaczył. No to prop za tłumaczenie, no ale trochę takie błędy się zdarzają, co nie? Nie. Na przykład w którymś tam odcinku pamiętam, że był angielski dialog, a ty? No właśnie. Ale tylko jeden raz się to zdarzyło. Nie. No. I oby nie było tego samego problemu z Doki Doki Plus, bo on też tłumaczył Doki Doki Plus, co nie? Nie. Jakby co ci tylko mówię, bo ty na pewno nie wiedziałaś. No nie. Ale on tłumaczył Doki Plus i ja się bardzo boję, że tam będą błędy, a ty? No ja też, ja nie chcę błędów. No ja też nie chcę. To znaczy to tłumaczenie i też nie wiem, czy autor napisał jej czy ją, więc nie wiem, a ty? Jakoś. Może to być błąd w polskim języku, albo twórca przetłumaczył tak jak autor napisał błąd. Nie, może tak być. Że ten twórca spolszczenia przetłumaczył z tym błędem, który był w angielskiej wersji chyba. Nie wiem, co... Nie wiem. Nie. Bo może być też tak i tak, co nie? Nie. Trzy kropki. Yunogames chce być z tobą już zawsze. No nie, przesadzaj człowieku. Chcę być z tobą już zawsze. No nie przesadzaj, też musimy jakieś inne atrakcje robić, co nie?
A nie być przy tobie zawsze. Rozumiem, super scenę, ale ona chce odebrać od nas możliwość kontaktu z innymi dziewczynami. Hello! To tak nie działa. Obudź się. No właśnie. Wiem, że to samolubne, ale... No. Znowu nazywa się samolubne. Mówiłaś, że nie będziesz mówić na siebie samolubna, a dalej się nazywasz samolubna. Delikatnie łapie ją za rękę. A co to? Ona robi jakiś... O, tutaj, wiesz. Ona robi, wiesz, minę. O. Otwiera usta i robi taką minę. O! Czyli ona się chyba zdziwiła. Nie? Nie wiem. Sayori, nie wyobrażaj sobie niczego innego, wiesz? Ale co ona sobie wyobraziła? Ona wyobraziła sobie, że to może być samolubne. O co ci chodzi? Ona nic nie wyobraziła, ona powiedziała, że to może być samolubne, ale co nie? Nie. Ona nic nie wyobraziła. To nie ma sensu, to zdanie. Jeśli to możliwe, chciałbym cię kiedykolwiek zabrać do mojego świata. Aha, chcesz zabrać ją, gdzie jesteś gangusem, jakiś tam, nie wiem, moce, ludzie się nie szanują? Czy taki nie. Żart? Ona tam się nie odnajdzie, bo ludzie się tam nie szanują, czy nie? No. Ale nie umorzy... Nieważne gdzie chcę... Ale nieważne gdzie chcę być z tobą. Chcę być z... Dobra. Ty naprawdę byś to zrobił? Czemu ona dalej o robi? Oczywiście, może tak byłoby lepiej. Jeszcze nie wiem jak, ale na pewno... Ale pewnego dnia na pewno wszyscy będziemy mogli się tam znaleźć. Zapomniałem tylko wspomnieć o jednej rzeczy. Ano tak, bo to może pochłonąć jego energię. Nie? To chyba powie jej. Hem? Wasz świat w moim świecie jest... Mój świat, wy moim świecie jesteście grą komputerową. To co? Mój świat to gra komputerowa? No? No tak. To oznacza, że nie jestem prawdziwa? Nie, nie. Jesteś. Wszyscy tutaj są prawdziwi. Dlatego ten świat... Świat to o wiele więcej niż gra. Nie działacie według określonego wcześniej kodu. Macie realne uczucia. Super, on mówi. Nikt temu nie zaprzeczy. Może masz rację. Nie chciałabym słyszeć, że nie jestem prawdziwa. Rozumiem, nawet dla mnie było by to przerażające, ale może ona jest nieprawdziwa, co nie? No. No bo wiecie, Dan Salvato to stworzył, więc to może być nieprawdziwa, co nie? No. Ale ciekawie, w jakim świecie powstało Doki Doki, co? Dan Salvato przyszedł do naszego świata i stworzył Doki Doki? Przeteleportował się jakoś do nich i dał im to Doki Doki? No bo nie rozumiem, a ty? Jak Dan Salvato u ciebie to poznać? I skąd to nie sprzą do Kitoki? Skoro to jest inny świat, niepodobny do naszego. Uznajmy, że to jest wymiar, co nie nasz świat, czy jakiś coś tam. Uznajmy tak, bo oni tak mówią, tak w mocie jest chyba wyjaśnione, ale nie wiem. Uznajmy tak. No to dalej jest pewien problem, bo jak Dan Salvato stworzył u nich też do Kitoki? Co nie? Nie? Bo to też nie ma sensu. Bo dobra, może tutaj oni wytłumaczyli, że jesteśmy wymiarem, no ale jak Dan Salvato stworzył Doki Doki i skoro to jest inny świat, tam nie ma Dana Salvato, to skąd oni to słyszeli, co nie? Nie. Nie rozumiem, a ty? Nie.
Rozumiem. Zrozumiałe, nawet dla mnie by to było przerażające, ale nie musisz się niczym martwić. Nikt nie może nas skrzywdzić ani kontrolować. Ten świat jest podległy naszej, mojej woli. A ja już myślałem, że on po naszej, a ty? Ja też. I nie pozwolę, by ktokolwiek manipulował tobą lub innymi. Okej. To miłe. Dziękuję, noga bez. No miłe, co nie? Przynajmniej tyle mogę zrobić. Ha. Jeszcze jedno. Akurat to powinienem był ci powiedzieć wcześniej. Ale jest ktoś posiadający moce, dzięki którym może kontrolować ten świat. To co? Ilogames, ile ty zapomniałeś mi powiedzieć? Wybacz, jakoś nigdy nie było dobrego momentu i istnieje szansa, że po prostu zapomniałem. Jest jeszcze parę rzeczy, których nie wiesz, ale żadną nie musisz się martwić. Włos ci z głowy nie spadnie, już ja o to zadbam. Kto jest tą osobą? Gdybym ci powiedział, sprawy przebrałyby jeszcze trudniejszego obrotu. W końcu się dowiesz, spokojnie. Czemu jej nie powiedzieć, że to Monika? To dziwne, co nie? Czemu on jej nie powie, że to Monika? No dobra, on nie chce zmartwić. No dobra, nie, dobra, to ma sens. Sorry, ja się nie wiem, jestem zmęczony, ja nie jakoś dziwnie mówię. Ale nie zadręczaj się, ty jestem o wiele silniejszy od tego kogoś. Dlaczego miałabym chcieć. Dlaczego miałby chcieć nas skrzywdzić? Jest wiele powodów, dlaczego jedna osoba. Jest wiele powodów, dlaczego inna osoba może chcieć skrzywdzić drugą. Czasami nie musisz nawet nic robić, żeby ktoś zaczął cię nienawidzić. A osoba, o której mówię, wiem, że jest zła i że mogę jej pomóc. W porządku, ale powiedz, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Będę ty majątek. A w ogóle ona nie jest zła, że on cię nie ukrywał, te wszystkie rzeczy, co nie? Dlaczego nie jest? Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że nic ci nie grozi. A innym też mocy tej osoby wymagają użycia pewnego rodzaju wiersza poleceń. W każdej chwili mogę temu zapobiec. I wiem, kiedy próbuję coś zrobić. Każda próba zakończy się fiaskiem. Nie rozumiem. Kamień do serca. Ale naprawdę mogłeś mi to powiedzieć wcześniej. No właśnie. A ty w ogóle nie reagujesz na to, nie jesteś zła, no co nie? Czemu ona nie jest tak zła? On tego nie ukrywał, wiem. Matko Boska. Wiem. To chyba normalne po ciągłych walkach o kontrolę. Pójdę do Moniki po papiery. Zostajesz? Tak, poczekam tu na ciebie. W takim razie niedługo. O, dobra, idę po papiery do Moniki, super, co nie? Bo moje zadanie zrobią. Do zobaczenia, kocham cię. Ja też. Ja ciebie też. Okej, super. Super, oni są parą chyba. Wchodzę i kieruję się prosto do domu Moniki. Nie musisz mi znowu Monika będzie się nerwowała, nie? Może zobaczymy o co, nie? Dzwonię do drzwi, trzy kropki. Monika podchodzi i otwiera. Hej, Logan, cześć. Przyszłam tu po papiery. Nie musisz ich. Nie mam ich teraz przy sobie. Daj mi chwilę. Odchodzi po dokumenty. Miło widzieć, że lepiej się trzyma, no. Tu przynajmniej na zewnątrz. No. Dobrze, że ona się nie martwi, co nie? Ale ty się czujesz, że ona się martwi, tylko to ukrywa, ty? Albo ma po prostu dobry humor dzisiaj. Nie wiem, jak się naprawdę czuję, więc na razie muszę jej ufać. Ku mojemu zaskoczeniu nie jest ich wiele. Słodko będę się zabierał. Julogames, czekaj, chciałam cię o coś zapytać. O ile się nie mylę, twoje imię zostało wybrane przez. Co? Jego imię zostało wybrane przez gracza. A skoro tak, to naprawdę jak nazywasz się Julogames, prawda? A skoro tak, to naprawdę nazywasz się Julogames, prawda? Masz rację, to nie jest moje prawdziwe imię! Nie się nie a więc jak ona brzmi? Mo co? Wiesz co? To jest twórca moda, on Marion. Wiesz? Aha, czyli to jest naprawdę sympowa, nie dostaję. Okej, dobrze. Przepraszam, no.
od, nie wiem, od takich ludzi, co to nagrywali, w Polsce oczywiście, i podobno też się próbowali do Sayori, bo ja widziałem pamięć, no trochę, wiecie, początek, więc się mówili, że im się nie podoba, no i teraz widzę dlaczego, bo on ma takie parę usterek takich, wiecie, jeszcze wiecie, on się próbuje do Sayori teraz, bo, no wiecie, nazywa się Balion, a to twórca model, wiecie, wiecie, nawet się nazywa Balion God, czyli Balion Burk. Możesz mi mówić Barion. Tak mnie nazywają w moim świecie. Zaczekaj, niech tylko to zmienią. Mam nadzieję, że inni nie zwrócą na to większej uwagi. No zwrócą, co nie? No. Bo ty jesteś twórcą. Dlaczego twórca dał siebie tutaj, co nie? No. W porządku, będę musiał... W porządku będzie, w przeciwnym wypadku będę musiał coś szybko zmyślić. I proszę, o wiele lepiej! No czemu usunął nam Juno Games? No ale dobrze, bo my nie chcemy się z nim porównywać, co nie? Ja nie chcę być Juno Games, bo ten Juno Games jest drętwa. Teraz wiem, że ten drętwiakiem, który ciągle przytula się i nie załatwił mi depresję, wiesz, Sayori przytula nim się bla bla bla, to jest Barion. On jest taki, no. A, co, czekaj. Skoro to mamy za sobą, będę szedł. Przypuszczam, że widzimy się jutro w szkole. Tak, do zobaczenia. Okej, super. Odwracam się na... Odwracam się na pięcie i odchodzę. Z daleka dostrzegam znajomą sylwetkę. To Natsuki? Czy kto? Natsuki, tak! Bo wiecie co? Bo ja, wiecie, bo ja pamiętam... Bo ja pamiętam, że ona, wiecie, miała dom nasz i ona, nie, może czeka przed domem. Ja tak pomyślałem, że może to będzie Natsuki. Biegnę w jej stronę. Natsuki, czy zaczekaj. O, cześć Barion. Hej. Wygląda na to, że nie zauważyła zmian w moim imię. Aha. No bo jej usunęła się chyba pamięć, nie? Zmienił imię. Trzy kropki. Chwila, moment. Dlaczego mam wrażenie, że znam cię jako kogoś innego? A może, że i nie. O czym ty mówisz? On będzie grał głupka. Od zawsze jestem Barion. Przepraszam, Natsuki. Hem. Chyba mi się zdawało. Ono kłamał Natsuki. Co to ma być? Czemu kłamujesz moją ulubioną postać? Przepraszam bardzo. Chcesz dostać ode mnie, wiesz, liścia? Czy co? W każdym razie o co chodzi? Sorry, ale mi się przypomniało, jak mówiłem tego liścia i chce mi się śmiać. Przepraszam, no ciągle mi się to przypomina. Chciałem spytać cię o coś, co od zawsze chodzi mi po głowie. Mówiłaś, że ciężko było przekonać ci tatę, żeby pozwolił ci przyjść. Dlaczego? Sama chciałam wiedzieć. Powinnam móc chodzić gdzie chcę. Nie muszę się z nim. Nie muszę się z nim za każdym razem kłócić. Czasami do awantury wystarczy słowo. Szczególnie kiedy jest pijany. Biedna Natsuki. Wtedy nawet się nie przejmuję tym, co mówię. Później mogę mówić mu, że mi pozwolił. Natsuki, mogłaś nam powiedzieć. Nie jest dobrze. Zapomnijmy o tym. Już się przyzwyczaiłam. Parę lat. Pewnie mój przyjaciel powiedział dokładnie to samo, ale wiedziałem, że powinienem pomóc mu oprzeć się kontroli rodzicom. Na co ci musisz
o siebie zawalczyć. Żartujesz sobie? Wybij to... Zbije mi zęby! Nie, jeśli tam będę. Trzy kropki. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Włos mi z głowy nie spadnie. Możesz być tego pewna. Ło, jaki silu na łacz. Bardzo martwię się, że nie zachęcę. Niechcący uszkodzę jej ojca. Ale musimy się postawić. Wiem, że cię na to stać. Trzy kropki, coś? Masz raz, powinnam przestać dawać sobie sobą pomiatać. Mam już dość. Chodź ze mną. Widać, że od dawna czekała na tą okazję. Jej. Lekko żelazna strona człowieka znikła. To może być dobry moment, żeby powiedzieć jej o moich mocach. Wcześniej czy później i tak będzie musiała się dowiedzieć. No właśnie, będzie musiała się dowiedzieć. Docieram przed jej dom. Ku mojemu zaskoczeniu jej ojciec już na nas czeka. Natsuki? Dostrzega mnie i jego wyraz twarzy ulega natychmiastowej zmianie. On się zdenerwuje, on go uderzy. Wyszłaś ze chłopakiem? Widzę strach w oczach Natsuki. Dobra, ale tu kończę. Przepraszam za taki polsat, wybaczcie. Ale dobra, no tu kończymy, co nie? No. I zobaczymy, co się stało z Natsuki w następnym odcinku, co nie? Nie. I co, mam nadzieję, że cię wam spodobał i trzymajcie się, pa, pa!